To taka samoinspiracja do poszeptuchy, bo zauważyłem, że jak mówię na wprost mikrofonu, to po prostu bliska to są takie stuki, pojawiają się jakieś takie dziwne dźwięki, albo zaczynam oddalać rękę i w związku z tym jest ciszej. A mnie o to chodzi, żeby cały czas było głośno, tylko żeby nie było tych szumów. W związku z tym podparłem sobie tak rękę, żeby mikrofon utrzymać blisko ust i żeby być pochylonym, żeby kręgosłup mi się nie łamał od pochylania się. Wygodnie siedzę, oparty i w tej chwili dobrze mi, nawet mogę patrzeć w kamerę, czyli w obserwatorów, czyli tych, którzy zobaczą obraz, ten nagrany obraz, który się w tej chwili nagrywa, a ja trzymam mikrofon blisko ust. No, mógłby być przymocowany jakoś, lecą strasznie drogie są takie mikrofony, które są przy ustach, które mają w telewizji. Wszyscy, którzy opalowali telewizję i mówią w telewizji, to po prostu zawsze im zakładają taki mikrofon, który jak byłem w sklepie muzycznym, żeby obejrzeć takie mikrofony, to taki mikrofon to kosztuje chyba z 1000 zł. Także niewielu ludzi stać na to, żeby stworzyć swoją własną telewizję. Tak, to tak. A, i teraz jeszcze chciałem poruszyć drugi temat, bez spisu treści na początku, bo powinien być na początku zaplanowany, żeby było wiadomo, o czym będę mówić, ale ponieważ tak ruszyłem z marszu od razu o tym mikrofonie przy ustach, więc w związku z tym teraz chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tej astronomii przede wszystkim, czyli o tej planecie zmierzającej ruchem jednostajnie, czy tam jednostajnie przyspieszonym, jednostajnie, raczej jednostajnie przyspieszonym w kierunku centrum galaktyki grawitacyjnego. No i niestety jestem teraz zakłócony sam przez siebie, ponieważ na ekranie widzę swój obraz i tam się coś zupełnie innego dzieje, coś gdzie indziej jadę, co innego robię, co innego mówię. W związku z tym sam siebie też potrafię zakłócać swoje myśli, swoimi myślami. Swoimi reakcjami na otaczający świat. To jest a propos tego filmiku, o którym mówiłem. Aha, drugi temat, który chciałem poruszyć, oprócz tej galaktyki, są knoty. Knoty to są taki sznurek, który jest zatopiony w zestalonej parafinie, która tworzy świeczkę. Świeczka, knot, wiadomo co to jest. Tylko knot to się mówi również na takie rzeczy, które są do niczego. Na przykład to są do wyrzucenia, do spalenia. I knoty to wiele filmików jest takich, w których zawarłem jakieś nieprawdziwe słowa, nieprawdziwe sformułowanie czy nieprawdziwe myśli. I tak sobie porównuję, to można powiedzieć, to knoty. Albo można potraktować je jako taką zabawę, taką grę. Chętnie gram w tej chwili w taką gierkę Peril, to znaczy niebezpieczeństwo pereł. Kotka przyszła, oczywiście już mnie atakuje, bo słyszy, że mówię. Będzie gorzej. Mam nadzieję, że sobie zaraz pójdzie i nie wyrwie mi mikrofonu z ręki. Więc w związku z tym, z tymi gierkami, to może być też takie filmiki z knotem. Można też traktować jako gierkę. Taką gierkę, gdzie trzeba znaleźć szczegół, który nie pasuje do prawdy, nie pracuje do rzeczywistości. No i to przykładem takiego knota jest ten filmik o pokrętłach, że śrubki w prawo się wkręca, a w lewo się wykręca. I z tym jest skojarzone to, że krany się w prawo zakręca, a w lewo odkręca. A te urządzenia elektryczne, takie właśnie jak pokrętła od zgłaśniania głośników, to jak gdyby w drugą stronę się kręcą. I to jest jak gdyby, co zastanawiające jest ten fakt, dlaczego ta konstrukcja tych potencjometrów, te śrubki wymaga, żeby były kręcone inaczej niż krany. Czemu? Czy te gwinty są inne tam?
Ciekawe, muszę się nad tym zastanowić. W każdym razie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.